mojego referatu jest przyroda, matematyka. Ja chciałam zająć się takim problemem. Stwierdzenie, że matematyka jest wykorzystywana w naukach przyrodniczych, jest właściwie w tej chwili truizmem. Natomiast niebanalne są próby wyjaśnienia tego faktu. Tych prób wyjaśnienia jest tak dużo, jak koncepcji na temat istoty matematyki, czy relacji między teorią przyrodniczą a przyrodą. Te koncepcje tutaj wpływają po prostu na odpowiedź na to pytanie, dlaczego matematyka jest wykorzystywana w naukach przyrodniczych. O tych próbach nie będę mówić, tym bardziej nie będę proponować własnej odpowiedzi. Natomiast przyjrzę się tylko jednemu problemowi, który pojawia się w tym kontekście. Mianowicie w niektórych wyjaśnieniach skuteczności matematyki w badaniach przyrody mówi się o matematyzowalności bądź matematyczności przyrody. Matematyzowalność przyrody jest najczęściej traktowana jako własność przyrody, która umożliwia właśnie stosowanie formalizmu matematycznego w teoriach przyrodniczych. Nieco bardziej skomplikowany jest problem matematyczności przyrody. Tutaj akurat w tym referacie poprzednim ten problem się pojawił w kontekście poglądów Penrose'a. Ja chciałabym tutaj odwołać się właściwie do poglądu Hellera i Życińskiego, którzy traktują matematyczność jako cechę rzeczywistości fizycznej, która sprawia, jak pisze Heller, że świat tak chętnie ulega zmatematyzowanym badaniom. Z tym, że to, co jest istotne, kluczowe w ich poglądach, to jest to, że struktury matematyczne są pierwotne bytowo w stosunku do świata materialnego i stanowią fundament rzeczywistości przyrodniczej. Tutaj bardzo podobne poglądy ma również Penrose. Zagadnienie, czy przyroda jest matematyczna, sprowadza się zatem do ustalenia, czy jest i na czym miałaby polegać odpowiedniość między obiektami przyrodniczymi a matematycznymi. I na tym się skupię w swoim wystąpieniu. Czy jednak jedynym wyjaśnieniem skuteczności matematyki w naukach przyrodniczych jest przyjęcie założenia, że przyroda jest matematyczna w powyższym sensie? Czy rzeczywiście obiekty przyrodnicze są ukonkretnieniem struktur matematycznych? Warunkiem zastosowania matematyki jest dokonanie idealizacji bądź abstrakcji danego fragmentu rzeczywistości przyrodniczej. A więc można zadać teraz następne pytania. Czy zatem teorie matematyczne stosowane w fizyce ujmują strukturę świata, czy też tylko nasz wyidealizowany obraz tego świata? A więc czy matematyka jest tylko użytecznym narzędziem, czy też jej teorie odzwierciedlają rzeczywistość przyrodniczą? Czy zatem przyroda jest matematyczna, czy tylko matematyzowalna? Próbując odpowiedzieć na te pytania, zacznę od takiego stwierdzenia. Przyrodnik, tworząc formalizm matematyczny służący do zbudowania teorii przyrodniczej, albo spostrzega, że jakaś teoria matematyczna pasuje do opisu sytuacji fizycznej, czyli wybiera potrzebną mu teorię ze znanych teorii matematycznych, albo tworzy swój własny nowy formalizm matematyczny, czasem bez dostatecznego początkowo uzasadnienia na gruncie matematyki i na podstawie tego formalizmu formułuje teorię przyrodniczą. Wydaje się, że w tym przypadku przyrodnik, wybierając teorię matematyczną, ma pewną swobodę w tym wyborze, nie jest zdeterminowany. Na przykład teorie mikroświata są oparte na różnych, choć sprowadzalnych do siebie nawzajem formalizmach matematycznych. Usiłuje się też budować teorie fizyki na innych niż tradycyjne teorie matematycznych, na przykład analizie niestandardowej czy alternatywnej teorii mnogości. Czy w ogóle próbuje się wyeliminować pojęcia matematyczne z fizyki, tutaj najbardziej taką znaną jest próba Fielda. Przez zastosowanie jakiejś teorii matematycznej z reguły przyrodnik dokonuje idealizacji bądź abstrakcji tych aspektów rzeczywistości przyrodniczej, które bada. W konsekwencji teorie przyrodoznawstwa ujmują własności idealne w rzeczywistości przyrodniczej nieistniejących obiektów, jak na przykład punkt materialny, gaz doskonały, ciało doskonale czarne. W mechanice Newtona i szczególnej teorii względności przyjmuje się, że istnieją inercjalne układy odniesienia, obejmujące swym zasięgiem całą przestrzeń. W
pozwoliło to stworzyć użyteczne narzędzie dotyczące badania ruchu punktów materialnych, choć w przyrodzie takich globalnych układów nie ma. Bez tego założenia jednak próby stworzenia teorii ruchu, która pozwalałaby na uzyskiwanie trafnych przewidywań, kończyły się niepowodzeniem. Struktury matematyczne tworzą zatem fundament, ale wyidealizowanych, abstrakcyjnych modeli pewnych aspektów rzeczywistości. Czy te modele jednak ujmują adekwatnie strukturę przyrody? Czy odzwierciedlają strukturę świata? Aby pozytywnie odpowiedzieć na to pytanie, należałoby stwierdzić, że abstrakcja i idealizacja zbytnio nie upraszczają rzeczywistości przyrodniczej, a tym samym w pewnym sensie nie wybaczają nam istniejących struktur fizycznych. Zgodnie z tezą o matematyczności przyrody, strukturom fizycznym odpowiadają struktury matematyczne. Wydaje się jednak, że to, co możemy sprawdzić, to pasowanie struktur, które pojawiają się w modelu, do struktur matematycznych. Te problemy można zilustrować, odwołując się do badań takich zjawisk, w których pojawia się chaos deterministyczny. Jeżeli bowiem rzeczywiście zjawisko jest zdeterminowane, ale jego przebieg jest wrażliwy na zmianę warunków początkowych, to nie ma praktycznie możliwości na podstawie danych doświadczalnych odróżnić, która konkretna funkcja modeluje dane zjawisko. Możemy wybierać tylko między klasami rozmaitych funkcji i to też tylko w sposób niedokładny. Nie ma zatem możliwości wyboru jednego konkretnego modelu opisującego to dane zjawisko. Modele o różnych parametrach, a nawet zgoła odmienne modele, mogą w granicach błędów pomiarowych w określonym odcinku czasu równie dobrze albo równie źle modelować dany proces. Nie potrafimy też odróżnić sytuacji, w której narosły wykładniczo błędy pomiaru i model przestał z tego powodu działać, od złego wyboru modelu, czy wręcz złego rozpoznania zjawiska jako przebiegającego zgodnie z deterministyczną prawidłowością. Istnienie chaosu deterministycznego sprawia zatem, że w praktyce nie można odróżnić procesu deterministycznego z chaosem deterministycznym od procesu czysto losowego. Problemem zatem staje się to, czy przyroda jest, czy nie jest zdeterminowana. Wykorzystanie matematyki, utworzenie modelu matematycznego ujmującego przebieg danego procesu nie pozwala na rozstrzygnięcie jednej z fundamentalnych kwestii dotyczących rzeczywistości materialnej, a mianowicie problemu jej zdeterminowania. Albowiem to my ciągle jeszcze nie potrafimy odkryć właściwych struktur matematycznych leżących u podstaw przyrody, albo po prostu takich struktur matematycznych jednoznacznie określonych nie ma. To też, jak się wydaje, odkrycie chaosu deterministycznego stawia pod znakiem zapytania matematyczność przyrody, a w każdym razie nasze próby wykazania tego, że przyroda jest matematyczna. Następny problem, który warto rozpatrzeć w tym kontekście, jest związany z istnieniem w matematyce pewnych pojęć, dla których nie jest możliwe sprawdzenie, czy odpowiada im coś w rzeczywistości przyrodniczej. Przyjrzę się, zdaje mi się, że zdążę tylko jednemu takiemu pojęciu się przyjrzeć, mianowicie pojęciu ciągłości. Drugim pojęciem sygnalizowanym w abstrakcie była nieskończoność. W teoriach fizyki, mianowicie, sceną, na której zachodzą zdarzenia, są rozmaite przestrzenie matematyczne. Użytecznym narzędziem do badania różnego typu zmian zachodzących w tych przestrzeniach jest analiza matematyczna, której wykorzystanie zakłada ciągłość, z matematycznego punktu widzenia, zupełność danej przestrzeni i czasu. Zdefiniowanie bowiem pojęcia pochodnej funkcji, które jest kluczowe dla badania zmian, jest możliwe dla funkcji ciągłych określonych na przestrzeniach zupełnych. Zadając pytanie o ciągłość w przyrodzie, ograniczę się do przypadku przemieszczania się ciał w przestrzeni fizycznej, a więc ciągłość będzie dotyczyła pytania o ciągłość przestrzeni, naszej przestrzeni fizycznej i czasu. Teoriami opisującymi ruch są mechanika Newtona, szczególna i ogólna teorie względności. W tych teoriach sceną, na której zachodzą zdarzenia, są odpowiednio przestrzeń Euklidesowa, czasoprzestrzeń Minkowskiego i czasoprzestrzeń Pisarzowa-Manowska.
Wszystkie te przestrzenie są zupełne, a więc ciągłe w potocznym rozumieniu. Ciągły jest też czas, jeżeli go wydzielimy z czasoprzestrzeni. Czy jednak przestrzeń fizyczna i czas są ciągłe? Czy to tylko zastosowanie analizy matematycznej do badania zmian w przyrodzie wymaga uciąglenia przestrzeni i czasu? Na pytanie o ciągłość przestrzeni i czasu ani nasze potoczne doświadczenie, ani nauki przyrodnicze nie mogą udzielić odpowiedzi. Jak zauważa na przykład Grzegorz Białkowski, cytuję, na pierwszy rzut oka można by sądzić, że ciągłość przestrzeni i czasu przeżywamy bezpośrednio w doświadczeniu, czy to zmysłowym, czy też introspekcyjnym. Ciała, jak nam się wydaje, zajmują w kolejnych chwilach kolejne położenia w sposób ciągły. Jednakże, jak świadczy przykład kina, wniosek taki nie jest uprawniony, gdyż nasz układ nerwowy samodzielnie łączy bliskie chwile i bliskie punkty w ciągłe całości. Układ nerwowy dokonuje więc całkowania bodźców po skończonych odcinkach i nie może wewnątrz takich odcinków dostrzec żadnej natury. Koniec cytatu. Również doświadczenie naukowe nie pozwala nam na rozstrzygnięcie problemu ciągłości. Nie mamy bowiem odpowiednich narzędzi pomiarowych, które pozwalałyby stwierdzić, czy rzeczywiście przestrzeń i czas są ciągłe. Ze względu na błędy pomiaru, pewną bezwładność urządzeń pomiarowych, możemy mierzyć tylko pewne rozciągłe fragmenty przestrzeni i czasu. Nie potrafimy zatem odróżnić zmiany ciągłej od skokowej, odbywającej się w bardzo małym odcinku czasu. Przyjęcie ciągłości czasu i przestrzeni stanowi warunek wykorzystania analizy matematycznej. Jest zatem raczej podyktowane rodzajem teorii matematycznej użytej w fizyce, a nie odkryciem prawdziwej natury czasu i przestrzeni. Czy zatem przestrzeń matematyczna, ciągła, ujmuje naturę rzeczywistości przyrodniczej, czy tylko jest jej przybliżeniem, dzięki któremu możemy opisywać pewne zjawiska? Fizycy posługują się funkcjami ciągłymi, ma to jednak związek ze stosowanym formalizmem matematycznym, a nie z prawdziwą naturą zjawisk w przyrodzie. Zastosowanie formalizmu matematycznego, w którym przyjmuje się ciągłość, nie świadczy jeszcze o tym, że taka sama jest istota rzeczywistości przyrodniczej. Czy zatem elementarny poziom świata tworzą rzeczywiście struktury matematyczne? Tu podobne uwagi można też poczynić na temat nieskończoności, ale to już opuszczę. I tu może takie podsumowanie. Skoro istnieją uzasadnione wątpliwości co do ciągłości przestrzeni i czasu, i podobne wątpliwości można odnieść co do istnienia nieskończoności w przyrodzie, to czy rzeczywiście istnieje odpowiedniość między strukturami przyrody a strukturami matematycznymi? Co zatem ujmuje matematyka? Czy rzeczywistą strukturę świata, zarówno w skali makro, jak i mikro, czy też wyidealizowany obraz świata przyrody, a więc pewien nasz, stworzony przez nas obraz świata przyrody? Czy zatem pytanie o matematyczność przyrody jest dobrze postawionym pytaniem? Czy przy jego postawieniu nie zakłada się już pewnych poglądów co do natury zarówno matematyki, jak i świata materialnego? Skoro matematyka ujmuje wyidealizowany obraz świata, a to jest przydatne do zrealizowania różnych praktycznych celów, to przyroda jest matematyzowalna. Matematyczna jednak być nie musi. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy Pani Profesor za referat. Ja odnoszę wrażenie, że ten problem matematyczności przyrody jest szczególnym przypadkiem pewnego szerszego problemu, o jakim się mówi w filozofii nauki, mianowicie czy teorie naukowe są prawdziwe, czy tylko są dobrym instrumentem tam do jakichś celów. Takie ja odniosłem wrażenie, nie wiem, czy Pani Profesor by się ze mną zgodziła. To powiem, że właśnie jakby samo postawienie tego problemu matematyczności przyrody w gruncie rzeczy zakłada realizm odnośnie do teorii przyrodniczych, jakąś pewną formę realizmu. Przepraszam, no bo jednak wyklucza się takie wiedzy, te fajne antyrealistyczne koncepcje. Ja chciałam podzielić się pewnym spostrzeżeniem odnośnie do tego, o czym Pan Profesor mówi, bo jeśli chodzi o rozstrzygnięcie, to no, samo wystąpienie za
zakończyło się pytaniem, prawda? Więc trudno tutaj o jakieś rozstrzygnięcia. Natomiast ja chciałam zauważyć zbieżność pewnych istotnych kwestii dla filozofa przyrody, który odnosi się do wyników nauk. W tym przypadku pani profesor odnosiła się do wyników matematyki przede wszystkim. Natomiast ja, kiedy przypatruję się wynikom nauk, wynikom biologii, w tym przede wszystkim biologii ewolucyjnej, dostrzegam tam dokładnie te same istotne zagadnienia, a mianowicie zagadnienie dotyczące determinizmu i zagadnienie dotyczące ciągłości przyrody. Oczywiście rozpatrywane one są już w odniesieniu do tych wyników uzyskanych na gruncie innej nauki. Niemniej pytanie jest to samo i rozstrzygnięcie tak samo jest trudno. Także tylko tyle chciałam powiedzieć. Chyba pan doktor Czerniawski był wcześniej, albo nie zauważył. Ja zasadniczo się zgadzam z tezą referatu, natomiast zastanawiam się, czy pani profesor nie robi tutaj zabiegu, który można by określić jako próbę ostrzelenia muchy, no może niekoniecznie za kratę, ale co najmniej z pistoletu. Chociaż co do drugiego nurtu, to bym nawet o tej armacie powiedział. Mianowicie tutaj się odwołuje pani do chaosu deterministycznego, do tego, do właśnie problemu ciągłości. Więc to pierwsze to jest pistolet, a to drugie armata. Zaraz wyjaśnię, co mi chodzi. Jeśli chodzi o ten dużo prościej, można powiedzieć tak. Teorie, skoro modele teorii fizycznych są idealizowane, to one z natury swojej muszą być przybliżone, a zatem nie odzwierciedlają rzeczywistości dokładnie. W takim razie twierdzić, że przyroda jest matematyczna, znaczyłoby tyle, że odzwierciedlają dokładnie, a tak nie jest. To znaczy, można sobie wyobrazić, że my musimy zrobić te, ze względów technicznych, te idealizacyjne założenia, a gdyby je usunąć, to w końcu doszlibyśmy do jakiejś struktury, która by dokładnie. Ale to, że taka struktura istnieje, to jest przedmiot wiary, a nie wiedzy tych matematyków. Tak, tylko że chyba problem jest taki, że ci, którzy mówią o matematyczności przyrody, przyjmują, że przyroda jest matematyczna i traktują to jako wyjaśnienie tego, że matematyka może być stosowana w naukach przyrodniczych, doskonale wiedzą o tym, że teorie fizyki są. No to właśnie tak, pytanie, dlaczego to mówią? Że modele fizyki są jakimiś pewnymi idealizacjami. Ja podałem argumentację, znaczy jak ja rozumowałem do tego prowadzi. Oni po prostu zakładają, ale jest to przedmiotem wiary, a nie wiedzy, że dałoby się w zasadzie uszczegółowić ten model, żeby odzwierciedlił już dokładnie rzeczywistość. No ale to jest przedmiot wiary, a nie wiedzy. W szczególności na przykład wiadomo, że model szczególnej teorii przestrzeni Minkowskiego nie jest dokładnym obrazem rzeczywistości, bo to jest świat bez grawitacji. A nawet te modele z grawitacją nie są dokładne, bo zwykle nie da się po prostu takiego zupełnie dokładnego modelu w ogóle jakoś oprawiać matematycznie, więc wszystkie modele, których się używa, są przybliżone i to wystarczy. Natomiast tutaj bardzo radykalnie bym polemizował z podwalskim sceptycyzmem odnośnie ciągłości przestrzeni. Pojęcie przestrzeni, jeśli się zgodzić, że pojęcie przestrzeni jest wspólne w stosunku do pojęcie wtórne do pojęcia rozciągłości, dlatego że mamy obiekty rozciągłe, no to rozciągłość zakłada ciągłość. Coś, co jest rozciągłe, musi być ciągłe, inaczej nie jest. To już Zenon zauważył, że z nieciągłych punktów nie da się odtworzyć obiektów rozciągłych. Ale rozciągłość właściwie my postrzegamy ciała makroskopowe jako rozciągłe, a czy one rzeczywiście są rozciągłe, to... Ciała makroskopowe? No tak. Czy ciała makroskopowe no jak wchodzimy coraz bardziej do jakiejś budowy ich, to zaczyna nam ta rozciągłość gdzieś tam też znikać, rozmywać. Mamy pustkę i coś... Wydaje się, że to jest...
oddzielasz, odgraniczasz wiedzę od wiary? Dla ciebie wiedza to coś pewnego, tak? Co... Nie, nie pewnego. To jest coś, co nie zależy od subiektywnej preferencji. Rozumiem, że wierzysz w to, że coś takiego istnieje. Masz wiarę, że istnieje wiedza. Dobrze. Krótkie pytanie, ponieważ istnieje wiele koncepcji matematycznych, których fizycy póki co nie wykorzystują, to jak istnienie tej koncepcji ma się do matematyczności przyrody, czy ci, którzy się za nią opowiadają, opowiadają się także za tym, że te niewykorzystane dotąd koncepcje matematyczne także potencjalnie opisują świat materialny. Niekoniecznie. To ubranie uszalonego krawca, prawda? Właśnie Michał Heller mówi o takich dwóch matematykach, o tej matematyce przez duże M i matematyce przez małe M. Ta matematyka przez małe M to są nasze teorie, które w ogóle stanowią tylko jakiś pewien fragment świata tej matematyki przez duże M. I jeszcze co na dodatek, nie wszystkie te teorie z tej matematyki przez małe M muszą być wykorzystywane. To nie ma żadnego tutaj wpływu, jeśli chodzi o sam ten o przyjęcie, że przyroda jest matematyczna. Po prostu matematyka jest bardziej bogata, jej struktury są bogatsze niż to, co może być zrealizowane w rzeczywistości fizycznej. Zresztą w matematyce mamy też no, sytuację taką, że mogą być struktury, które nawzajem są no, sprzeczne, niekompatybilne ze sobą i wtedy no, świat nie mógłby realizować tych wszystkich struktur naraz. To przy założeniu, że jest jeden świat, a jeżeli jest wiele światów, to być może, to wszystkie teorie matematyczne realizują się w jakimś tam świecie. Tak, tylko że ta matematyczność przyrody no, jakoś jest wyraźnie skoncentrowana na tym świecie. No, na tym świecie, o innych światach. Chociaż fizycy ostatnio coraz częściej mówią o Marku teraz o wiele świecie. No tak. Tak, proszę, przepraszam, że nie potrafię. Tak, przepraszam. Tu jest, ja jestem z kontekstu filozofii starożytnej, ale miałem taką przyjemność tutaj. Właśnie mam współpracę z profesorem Hellerem i chciałem tylko adwocem pani wystąpienia. Zwrócić uwagę na pewną kwestię. Miałem przyjemność rozmowy z profesorem Oczerem Panolzem. Dyskutowaliśmy na temat platonizmu matematycznego, no bo to jest taka rzeczywiście fundamentalna sprawa. I pamiętam, że konsekwencją tej rozmowy była nie tylko próba zinterpretowania tego platonizmu, bo okazało się, że to platonizm nie jest tym platonizmem, o którym sam Rozbrot myślał, bo to bardziej Sokrates i Spejrzy. Proponowali tutaj taką koncepcję rozumienia modelu matematycznego jako podstawy takiego fundamentu świata, który byłby rzeczywiście takim pracowcem. Natomiast ważną kwestią okazało się odróżnienie matematyki od matematyczności przyrody. To są dwie zupełnie odrębne kwestie. To znaczy, matematyczność wynika z pewnego typu porządku, który obecny jest w strukturze przyrody, który pozwala na budowanie matematyki, przy czym zachowuje się tę autonomię matematyki i tę podmiotową naturę matematyki. No człowiek tworzy matematykę, natomiast może ją tworzyć dlatego, że istnieje pewna potencjalność w porządku natury taka, która pozwala ją uprawiać. To są dwie kwestie niezwykle istotne, bo my często matematyczność i matematykę jakoś tak zamiennie traktujemy. Myślę sobie, że to jest ważny moment i co oczywiście w tym momencie przyroda jest matematyczna, w tym sensie, że jest porządkiem, który pozwala uprawiać matematykę, ale nie jest tak, że matematyka jest tworem, jest elementem struktury przyrody, to znaczy, że ona ten model tworzy, prawda, i według, jak pani profesor była uprzejma powiedzieć, wedle tego modelu konstytuowany jest cały materialny świat. Tak, dlatego bym odróżniała właśnie matematyzowalność przyrody, właśnie tę cechę, która pozwala nam wykorzystać matematykę jednak do no, owocnego, efektywnego uprawiania nauk przyrodniczych, od tej cechy jakby znacznie mocniejszej matematyczności przyrody, która tak jak to też Penrose definiuje, czy też zwłaszcza w pracach też księdza Hellera, ale też księdza
arcybiskupa Rzycińskiego się wyraźnie tam jest mowa o tym, że ten poziom tych struktur matematycznych jest bardziej elementarny, bardziej podstawowy, bytowo niż struktury fizyczne. I struktury fizyczne są w pewnym sensie jakby ukonkretnienie. Ja myślę, że tutaj trzeba to precyzować, bo wtedy będziemy rzeczywiście łatwiej mogli rozmawiać. No, jak tutaj pan doktor mówił o tym, że to wymaga wiary. Nie, myślę sobie, że to już nie wymaga wiary, bo to jest kwestia bardziej fundamentalna. Matematyzowalność przyrody właściwie no, to nie wynika po prostu z tego, że rzeczywiście matematyka jest skuteczna. Natomiast matematyczność przyrody według mnie jest po prostu jednym z mocnych założeń ontologicznych dotyczących struktury rzeczywistości przyrodniczej, wcale nie wynikającym z tego, że my możemy stosować matematykę do opisu świata materialnego. Oczywiście. Dziękuję pani profesor i również.